Widzicie to? To jest żółta syrenka Jania. Dzisiaj nią sobie pojeździmy po mieście. Będzie coś innego niż tylko hulajnoga, ale jest sprzęciol. Przygotowaliśmy wam fajną podróż. Mam nadzieję, że fajną, słuchajcie. A widzisz, mówiłem, że będę musiał zamknąć za ciebie te drzwi. No to zamykaj, jak musisz. Wiecie, zwykle to jest tak, że jak zamykasz za kimś drzwi, to jest albo nowy samochód, albo nowa dziewczyna, ale tutaj syrena rządzi się swoimi prawami. Proszę, pas. Dziękuję. Pas w syrenie chroni tylko przed mandatem. Cyk. I tu przez ramię, tak? Tak jest. Elegancko, żeby wyglądało chociaż. Chociaż mój dziadek miał wypadek syreną bez pasów i żył jeszcze bardzo długo. Dobra, odpalamy. Startujemy sobie z osiedla centralnego. Tak jest. To co, lecimy? Tak. Jedziemy. Jedziemy. Ręczny zrzucony? Zrzucony. Tu już jest 105L, więc ręcznie jest jak w dużym Fiacie. Nastąpiła tak zwana fiatyzacja syreny. Mamy klamki z Fiata. I co jeszcze mamy z Fiata? No i chyba tyle. Gdzie, Janiu, pojedziemy dzisiaj? Dzisiaj pojedziemy. Teraz są bardzo modne murale, ale chciałbym pokazać, że już wcześniej było coś a la murale i dzisiaj pojedziemy właśnie zobaczyć to, co było kiedyś zamiast murali. I powiem wam, że artystycznie mnie to dużo bardziej przekonuje. Ciekaw jestem opinii twoich widzów. Zobaczymy. W ogóle to ja jestem ciekawy, jak my wyglądamy w tym samochodzie. Na pewno nie jesteśmy anonimowi na ulicach. Ja, ekstra. Ja wam wyciągnę aparat na zewnątrz trochę, sobie zobaczycie. Mogę sobie następnym razem wezmę tyczkę. Mega, no mega po prostu. Co za sprzęt. Ludzie się patrzą jeszcze dwa razy bardziej niż bez tych kamer. Jak tam światełka? Jest czerwone. Słaba widoczność. O, mamy strzałeczkę. Dzisiaj to mamy lajtową podróż. Ja niedawno byłem syreną w Turcji, co prawda nie tą, ale zrobiliśmy 1500 km. Syrena to jest trochę takie WRC, nie? Warcy, rydzy, cescy. Aha. A to nasza stalówka piękna. W taką pogodę jeszcze na dodatek. Tak, pogoda nam się mega udała. Mega pogoda. Bazylika. Poprawię trochę lusterko. O. Dobra? Przyciąga uwagę. Janiu, gdzie ty mnie teraz prowadzisz? Powiedz. Teraz lecimy na ulicę Czarnieckiego, żeby pokazać wam mozaiki, które swoją historię mają no, sprzed 50 lat. Bo to są mozaiki jeszcze z chyba końca lat 60. albo sam początek 70. Zobaczymy sobie. W sumie taki element architektury, który każdy niby widział u nas, ale nikt na to szczególnej uwagi nie zwracał. Więc jej autorstwo przypisuje się Wandzie Nemirskiej Pisarkowej wraz z synem. To jest artystka rzeszowska, absolwentka krakowskiej ASP. I ona stworzyła takie oryginalne ukraszenie bloków, które niestety zniszczono trochę kolorystyką bloków, którą zrobili chyba tylko dlatego, że była najtańsza farba do bloków była taka, to pomalowali. Jeszcze wtedy w ogóle nie zwracali na to uwagę. Dzisiaj już jest troszkę lepiej, ale wtedy no to
to po prostu zniszczyli trochę ten styl, bo to było wszystko bardzo fajnie skomponowane, a teraz widzicie, tutaj jest od sasa do lasa, zielono, brązowe, wygląda jak zasłony w alternatywach 4. No ale sama mozaika, zobaczcie, jest naprawdę fajna. Tu sobie pojedziemy, wysiądziemy sobie, zobaczymy. Tutaj jest jedna. Na każdym bloku przy Czarnieckiego, tutaj na 11, tu na 9 i pod 9 zajedziemy. Taką ciekawostkę wam powiem, że pod jednym z tych bloków kiedyś spotkałem pana z idealnym Fiatem 125P brązowym. Idą, nie idą. I chciał go mi sprzedać za 1000 zł. Chyba nawet pod tym blokiem to było. No ale niestety, jak się człowiek szybko nie zabierze za pewne decyzje, to potem przepadają bezpowrotnie. Hamulce masz lepsze niż wspomaganie, no, którego tu tak, nie ma. Tak, hamulce są, zresztą hamulce są bardzo mocne w syrenach. Chodźcie, pokażę wam, zamykamy tą furę, nie? Dobra, muszę się tutaj odepnąć. To jest w ogóle specyficzny rodzaj pasów. Trzeba, patrz. Tak, tak i tak. I to powiesić na haczyku, proszę. Weź jeszcze raz to pokaż. No. To jest w ogóle tak, tu jest strzałka. Tu trzymamy za stalowy element i plastikowy podnosimy o w ten sposób. Bo to jest na taki, pokaż Janiu tutaj, bo to jest na pałąku, taki, po prostu tak. Na takim pałąku, którym się wbija o tu. O tak, to się wbija tak. I to tak trzyma. To oba pasy się tu wbija na ten sam pałąk, żeby nie było. No, no. Czekajcie, bo teraz się troszkę, czasami się zakleszcza ten prawy pas, więc. No lepiej, że się zakleszcza, żeby ciężko było wyciągnąć niż włożyć. No dobra. Nie wiem. Dobra. I powieś tutaj, bo się zabrudzi. Otworzę ci. Janiu, gdzie to się wiesza? Na haczyku tutaj. O to? Tak. Haczyk jak jakieś ubrania. A jak? Jeszcze mamy jedną na dachu. Dokładnie. A, może ja zamknę. Spróbuj. No, widać, że miałeś syrenę w rodzinie. Tak, była biała, kremowa. To dziadek miał, tak? Dziadek. No widzisz, tak, że możesz się poczuć dzisiaj jak z własnym dziadkiem. I co, przejdziemy się na piechotkę, nie? O! To się wytnie. No i teraz macie w całej okazałości tą mozaikę. Naprawdę ciekawie wygląda, tylko mówię, elewacja jest trochę zepsuta, psuje cały. One były takie jasno-kawowe, takie mleko z kawą, nawet nie kawa z mlekiem, a i mleko z kawą wcześniej. I to super wyglądało, a teraz no niestety ktoś tutaj nie miał takiego serca do tego, szkoda. Ale no mozaika na szczęście nie została zniszczona, bo też istniała obawa. Ale jest, widzicie, można podziwiać. To są bloki spółdzielcze, wtedy dużo bloków budowała huta. Te bloki zresztą naprzeciw to też są jedne z pierwszych spółdzielczych bloków. Tam mamy takie charakterystyczne klatki jak dziury z sera. Zawsze mi się to podobało jako dziecko, jak chodziłem koło tych bloków. No i co? Widzicie, reszta jest taka no, zwyczajny czteropiętrowy blok spółdzielczy z wielkiej płyty. Metoda wielkiej płyty w latach 70-tych, 60-tych. Zyskiwała bardzo dużo popularności, bo pozwalała budować bloki w bardzo dużych ilościach. Widokówki robimy. Tak, o stalowej woli, także panie tu mieszkają w tym bloku? Tak. Od lat których? A, już 55 lat mieszkam. 50, czyli od nowości bloku. Bo ich jest tutaj 5? Tutaj jest raz, dwa, chyba, tam były 3 chyba. To jest trzeci, tak? To jest trzeci, tak. Trzeci, tutaj czekaj, jest jeszcze. Tam jest 1, 2, 3, 4, 5. Także. Czyli 5 bloków jest, tak? To są nieparzyste. Tak. 5, 7, 9, 11 i 13, dobrze mówię? A tu ulica Czarnieckiego. Ale dzisiaj mamy pogodę. No świetna. Dzisiaj mamy jak w Madrycie pogodę. Tu jeszcze kiosk jest, chodźcie, zobaczymy kiosk, bo to kioski to też jest taka mała architektura, która ginie. Tutaj macie taki wzorek. Dobra. I górkę mamy dla dzieci. Lasanki, patrzcie. Tam jest tu. Górka. Dobrze, że jej nie zlikwidowano.
Fajna, taka sankowa. Tak, akurat. No patrzcie, jest kiosk z ubraniami. Nawet nie wiedzieliśmy, że jest jeszcze jakiś kiosk w Stalowej Woli. Są kioski jeszcze na hali. A, nie? No to na halę to pójdziemy na koniec. Idę sobie nagrać tego murala. To nie mural, tylko... Taki mural. Mozaika. Mozaika z dawnych czasów. To są tak naprawdę takie... Zobaczcie, to jest ze sztuczki szklanej w ogóle. Sztuczki, no. Tutaj jest taka... Także recykling już wtedy. Taka buteleczka tutaj jest. A pamiętacie, na którym budynku jeszcze była elewacja ze sztuczki szklanej? Napiszcie pod tym filmem. Tam często z Rafałem w tym budynku się stołujemy, taka podpowiedź. Dobra, Janiu, idziemy pojeździć teraz chyba autem. Zróbmy jakiś objazd, żeby ten film nie trwał wiecznie. Lecimy. Pojedziemy sobie, może zahaczymy Hutniczek. Hutniczek zahaczymy? Może hotel Hutnik. Oczywiście. Może pojedziemy, a tak, przekrążymy troszeczkę Stalową, póki ładna pogoda i tak. Sobie zobaczycie, jaka ładna jest dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest super. Ta ulica nosi taki swój charakter jeszcze. Nie został zmieniony przez lata. Co prawda zmienili, ulica była chyba troszkę szersza, mi się wydaje, ale generalnie zabudowa, wszystko. Gdyby nie ta elewacja tych bloków, to byłby sztos. No ale cóż, może to zmienią. Nie, jeszcze dalej. Jeszcze dalej? Dalej, no. Tu tą górkę możemy najwyżej przejść koło górki. Jaki mamy czas? No to ja nie wiem, ty kontrolujesz czas, ja tutaj już ci mówię. Od gadania jestem. 20 minut. No to? Jeszcze mamy. Jeszcze możemy przekraczać pół godziny filmu. Dobrze. No Facebook nie lubi takich długich filmów. To chodźmy szybciej. Tu był sklep Miś papierniczy. Pamiętacie pewnie. A gdzie idziemy? Idziemy do samochodu. A, tu jest. Janiu, myśmy przeszli pół Stalowej. No dobra, to lecimy na Hutnik, a potem na Obwarzankę czy coś takiego. Nie ma już starych samochodów na podwórkach, szkoda. Chociaż tak naprawdę ten Mercedes czy Ford do młodych nie należą. O. Tu pas sobie ściągniemy, elegancko. Samochód, którym jedziemy, będzie... No ten egzemplarz jest z roku 80, jest w zasadzie równolatkiem obiektu, do którego dzisiaj pojedziemy. Jeszcze jeden przygotowałem dla ciebie dzisiaj obiekt i dla widzów twoich. Także... Muszę podregulować troszkę syrenę. Zielone miasto, takie nazywano. Stalowa Wola była bardzo zielonym miastem zawsze i ta ulica jest dobrym przykładem na to. To jest po prostu mistrzostwo świata. Jak się ludzie patrzą. Patrzmy, no. Nie ukrywajmy, że tak jest. Tak przyciąga uwagę, masakra. Strasznie przyciąga patrz, uwagę. Espero jedzie. No ludzie się wręcz odwracają, co ludzie tak głowy sobie ukręcą, ludzie tak oglądać. Ale jazda. On nawet tu się odwrócił. Tak daleko był, ze 200 metrów. No słychać chyba bardzo. Słychać. To bezpieczny samochód. No masakra. Dziecko się patrzy. Patrzy się, bo mama mu pewnie powiedziała, że jeździła takim autem kiedyś, albo mieli w rodzinie nawet. Mama to trochę może za młoda, więc nawet na jeżdżenie takim samochodem. Dobra, to teraz drugi obiekt. Tak jedziemy? A jak? Oh.
Hamulce ma bardzo dobre, bo ma hamulce takie praktycznie jak Warszawa. Warszawa była dużo cięższa. Pozytywnie patrzą ludzie, reagują. No. Bardzo, wszyscy okejki do góry. Jakbyśmy jechali Ferrari Cabrio, to by pluli na nas najwyżej. Oczywiście nie wszyscy. Jak ty w tych zawodach jeździsz? Jakoś też. Intensywnie. Mega, mega. Gdzie jedziemy teraz? No, jedziemy teraz na drugi obiekt, żeby wam pokazać. A, może nawet tu. Tędy na SD-k? A jak? Ta uliczka jest mało eksplorowana. Normalnie tutaj nikt nie jeździ poza mieszkańcami. Chociaż zakazu jako takiego nie ma. Ale pojedziemy zobaczyć właśnie. Tu sobie tak staniemy. Klasycznie. Dobra, i szybko idziemy oglądać kolejną mozaikę. Bardzo, hej! No, świetny, nie? Ma, spróbuj sobie. Mężu, kończę, bo tu takie fajne chłopaki z takim super żółtym samochodem. Siądź, co, siedziałaś w ręce? No nie siedziałam. No dawaj. Zapraszam. Ale fajnie. Chciałem podkreślić, że ta pani też u mnie wystąpiła kiedyś na filmie. A, oczywiście. To jest drugi raz. Jest logo BHP Centrum. Pięknie. Zobacz sobie, jak ale to wygląda. Jak idziemy. Poproszę na Polską 2. Jak ludzie kiedyś jeździli, to masa. Mam Renault, zamienię się. Clio. To nie. Chyba, że V6. Ale super, że tu tam Rafała, popatrz, jakie mam znajomości. A ja. Czad, gdzie jedziecie? Idziemy pokazywać mozaiki takie teraz na SD-ku. Byliśmy na Czarnieckiego. Ekstra, jakie siedzenia wygląda. No, mięciutkie, nie? No z tyłu za wiele miejsca nie ma, ale super. Lecę do pracy. Na razie, pa. Na razie. Lecimy teraz do SD-ku i zobaczcie, jaka tutaj jest piękna mozaika. SD-ek jest tak mniej więcej 10 lat młodszy, bo chyba w 1981 roku oddano go do użytku, o ile się nie mylę. Możecie sobie zobaczyć, tu jest cała ściana, w ogóle jeszcze tak na szybkości pójdziemy. Widzicie, tu jest cała ściana SD-ka. Jeszcze jedną rzecz, może taką zapowiedź na przyszły odcinek zróbmy. Chcecie? Ja chcę. No to chodźcie szybko. Idziemy szybkim krokiem. Tak, bo mało czasu. No i tutaj mamy, jak byłem dzieckiem, to brat nauczył mnie, że to jest pomnik pijanego hydraulika, a tak naprawdę to ma troszkę inny cel i trochę inną genezę i pochodzi z lat 80. I myślę, że tutaj z Rafałem jeszcze przyjdziemy, pokażemy wam dwie takie konstrukcje na terenie naszego miasta. No i zobaczycie, skąd się wzięło ta niepozorna konstrukcja. Widzicie, odmalowana, to jest takie trochę wiotkie. Ja się wspinałem jako dziecko na to, także to jest takie wiotkie, trzeba uważać. Ale bardzo, bardzo fajna, nigdy się nie pokaleczyłem wbrew pozorom, także spoko. Tak, to będzie temat następnego odcinka. No jak się uda. I stoi. Piękna królewna. Królowa jest jedna. Trochę smutną ma twarz, bo jej się zderzaczek zwygiął. No ale spokojnie. Postaram się i to naprawić. Ty się opaliłeś w Hiszpanii. Tak, chyba na działce. Zamykaj, Janiu. Nie wiedziałem, że masz działkę w Hiszpanii. Jeszcze nie. Fajnie w tamtej kamerze wygląda. No. Przez to kółko. Zwykle jak nagrywam, to człowiek nie mieści się w tym kółku od kierownicy, a tutaj Janiu całą twarz ma. No, prawie jak aureola. No.
Super. Miski olejowej nie zarwę, bo nie ma. Ale to pewnie większość widzów wie. Gdzie teraz jedziemy? Teraz jedziemy na coś dobrego. Taka niespodzianka trochę. Będzie, chociaż stali widzowie twojego kanału na pewno będą wiedzieli, gdzie jedziemy. Nie? Pewnie, że będą wiedzieli. Jakby nie wiedzieli. Bo, jak tutaj, na... bo tutaj już naprawdę niedługo. Jak na coś słodkiego, to gdzie? No gdzie właśnie? Piszcie w komentarzach, gdzie? A my zanim się film skończy. Bo w tym roku jeszcze Rafał nie był. Musiałem go tłumaczyć. Patrzcie, co tu jest, kaczka! Jeszcze nie wyeksportowana na Afrykę. No piękna kaczuszka. Przeprowadzki. Jakbym się przeprowadzał, to właśnie taką kaczkę bym najął. Bardzo rozglądać, bo tutaj nie mamy prawego lusterka. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w Syrenie nie było prawego lusterka. Zresztą nie tylko w Syrenie, w tamtych czasach to wiecie. To była norma, że nie było lusterek, nawet w droższych, o wiele droższych autach. Nawet w Mercedesach czasami jeszcze w latach 80. nie było prawych lusterek, więc Syrena nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Tu jedzie. Dzisiaj jest ruch w ogóle, bo to są święta za pasem. Jutro mamy 1 maja. W korkach to ten samochód nie lubi jeździć, powiem wam tyle. Dobrze, że w Stalowej Woli mieszkam, nie w jakiejś Warszawie, bo tam to byłoby już kiepsko. Nie? No, nie no. Nie jest źle, dobrze ci idzie, Janiu. Bardzo ładnie kręcisz tą kierownicą, naprawdę. Czekaj, bo bieg wypadł. Wypadł ci gdzie? Z kieszeni? Tak. Jak się mówi, bieg wypadł, to znaczy, że wyskoczył na luz. Tak jest. No, spróbujemy podjechać tak trochę bliżej, żebyśmy mieli dobry widok na furę. Uwaga, żeby pani nam drzwiczek nie otworzyła. Patrzę się, patrzę. Delikatnie tu zajedziemy. O, masz tutaj ładnie, na samym przodzie. O. Tak, na samym przodzie. Elegancko. W przodzie to nie będzie takie łatwe. Będzie, do przodu i tylko cofnij. Wiem, tylko ludzie chodzą. To... Dawaj, o tutaj na chodnik. A jak już podjedziesz do przodu, to sobie na prostych kołach przejedziesz do tyłu. To jest normalnie, czy ty to widzisz? Czuję się jak jakiś naprawdę celebryt. Lecimy. To my idziemy na... coś zjeść. Tak, lecimy na coś słodkiego. Jak to wyprawa się udała? Cześć. Witam panów. Dzień witamy, dobry. Witamy. Dobrze. Jeździłam cały czas, lajkowałam jak mogłam. No, super. Idziemy właśnie nakręcić, jak jemy tutaj. Lokowanie, okay. Bezpłatne lokowanie produktów będzie. Okay, fajnie. Super, trzymajcie się. Na razie. No to... A, tu kolega się zamknął na rygiel. Proszę bardzo.
Muszę jeszcze pas odpiąć, ale nie wiem jak to... Czekaj, bo nie wiem jak to zrobić. Uczyłem cię, ja ci przytrzymam aparat. Zobaczymy jak to tego. No. Dobra, to się kręci? Kręci, ale nie wiem... No, masz strzałkę. Trzymaj jednym palcem kciukiem za metal, a plastik pociągasz do siebie. A few minutes later. Kurde, co za gość. Trzymaj kamerę, bo tobie to lepiej wychodzi. A, bo się troszkę zablokowało. O, dobra, a, czekaj. Widzisz, czyli nie miałem sprawy ułatwionej. Tak, tak. Dobra, idziemy sobie coś zjeść. Idziemy teraz do pani Wandzi. No to chodźmy. Zamykamy furę. Teraz klasunia. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyprowadziłem klienta marnotrawnego. Dzień dobry. Dawno go nie było. Czego marnotrawny? No właśnie. Zaraz tutaj zamówimy jakieś pyszności. Proszę się częstować. Już zaraz wybierzemy. Ja to ponczusia poproszę. Ja to co Janek chyba. No to ponczusia. Patrz jakie te ptasie mleczko. Z tym, z posypką. Z lukrem. Tak jest. Nie. O, tak, tak, tak. Musimy kiedyś tego wziąć. No dobra, to na tym kończymy chyba, tak? Tak, dziękujemy bardzo. Dzięki za gościnę na kanale. A ja dzięki za przejażdżkę. Spoko. Było fajnie. Do zobaczenia. Hej. Hej.